dał, a mój Aron i w łebnu w serce pan. Ej Tron, serca Tronko pan, a mój Aron i w łebnu w serce pan. W setną rocznicę Bitwy Warszawskiej przychodzę na radomski cmentarz do grobu majora Józefa Mariańskiego. Jakiego człowieka kryje ten skromny, surowy nagrobek? Kim był Józef Mariański? Człowiek, o którym marszałek Piłsudski mówił najdzielniejszy z dzielnych. Urodził się 10 sierpnia 1892 roku w Radomiu. Już jako uczeń gimnazjum handlowego działał w tajnej organizacji młodzieżowej. W obawie przed aresztowaniem za działalność niepodległościową Mariański wyjechał do Lwowa. Tam wstąpił na Politechnikę, kontynuując działalność konspiracyjną. W 1914, będąc już w Krakowie, zaciągnął się do Legionów Polskich. W czasie I wojny światowej przeszedł cały szlak bojowy 1 Pułku Piechoty Legionów. Uczestniczył we wszystkich najważniejszych bitwach i bojach 1 Brygady Legionu. Siedział święty Piotr przy bramie Olwety, czytał se komunikaty gazety. Tem ktoś bardzo bramą złotą pyta święty klucznik złotą. Leguny, my z prądu leguny. Czyż nie znacie niebieskiego zwyczaju? Jak leść można bez przepustki do raju? Znamy, znamy lepszą furtki, więc na pójść choć bez przepustki. Leguny, my biedne leguny. Do Tyssa iść musicie w ogonku, tam wybierą was jak głos na zwonku. Byliśmy już w Tyssu, byli całkiem nas tam wymielili. Leguny, my wszyscy leguny. Więc mi zaraz marsz do piekła szepciami, niepotrzebny tu ambaras mam z wami. Byliśmy już nawet w piekle, ale tam gorąco wściekle. Leguny, kto raju leguny. Miał staruszek gust wyrzucić te bandy, że się tak do nieba pchają na grandę. Owcem rukami brodą rukał, ale się nie udobrukał. Leguny czekały, leguny.
Pan Bóg swe Piotr Święty coś gnowa. Więc odzywa się do niego te słowa. Ojcze z wiary w polskich wietrzach, bo pomarzno mi na wietrze. Leguny, kochane leguny. Chodźcie, chodźcie, mnie was tutaj potrzeba. Gdy nie wleśni w Polsce, do nieba. Niechaj wiedzą, że wystarcie, że przybranie tu na warcie. Leguny, są polskie leguny. W związku z kryzysem przysięgowym Legionów Polskich, kiedy legioniści odmówili złożenia przysięgi zaborcom, Mariański został zwolniony z dalszej służby. I podobnie jak inni oficerowie pierwszego pułku Legionów, internowany w obozie w Zegrzu, a następnie w Łomży. Na wolność od maja 1918 roku kierował komendą 7 Okręgu Polskiej Organizacji Wojskowej w Radomiu. Wydzielone tam grupy bojowe napadały na posterunki i urzędy żandarmerii austriackiej. Na czele kilkuset dobrze uzbrojonych podkomendnych Mariański przeprowadził 2 listopada 1918 roku udany atak na koszary austriackie w Radomiu. Przejął siłą władzę wojskową w mieście. Następnego dnia, 3 listopada, na placu Konstytucji 3 maja, jako najwyższy rangą dowódca Polski, odebrał przysięgę i defiladę wszystkich wojskowych wiernych rządowi polskiemu. Listopada 1918 roku kapitan Józef Mariański odebrał po raz drugi przysięgę radomskich wojskowych oraz urzędników ślubujących wierność Polsce. Nadeszła wojna polsko-bolszewicka. Mariański w stopniu kapitana dowodził 1. batalionem 1. pułku piechoty Legionów. Brał udział w bitwie pod Dyneburgiem, dotarł do Kijowa.
16 sierpnia 1920 roku, nazajutrz po Bitwie Warszawskiej, przed siłami 1. Dywizji Piechoty, w skład której wchodził 1. Pułk Piechoty Legionów dowodzony przez Mariańskiego, postawiono zadanie – szybkie zdobycie Białegostoku. W ramach tej akcji doszło do zwycięskiej konfrontacji z bolszewikami. W trakcie trudnych walk Mariański wielokrotnie odgrywał kluczową rolę. Zginął wczesnym popołudniem, osłaniając wycofujący się sztab dywizji przy ulicy Warszawskiej. Biegniemy ulicą Warszawską. Mariański biegnie nam naprzeciw, z rewolwerem w ręku, krzyczy coś. Skąd tu się wziął? Dlaczego biegnie w tę stronę? Pewnie nie wie, że miasto już opanowane jest przez bolszewików, że są tuż za mną, że otworzą ogień. Róg ulicy. Każe zająć stanowiska. Sam biegnę po kapitana, a na jego krzyk, co robię, odpowiadam, pokazując ręką karabin, że zajmuję stanowisko. Łomot serii maszynki spoza mnie wstrząsnął względną w tej chwili ciszą ulicy, a jednocześnie dojrzałem błysk strzału z sąsiedniego okna. W rozbiegu zrobiłem jeszcze parę kroków ku miejscu, gdzie stał Mariański. Gdzie stał, bo leży oto na ziemi zbroczony krwią płynącą z piersi i głowy. Nachylam się. Nie żyje. Przez chwilę patrzę w gasnące oczy. Nie żyje. Pochowany został na cmentarzu wojskowym w Białymstoku, ale niecały miesiąc później jego ciało zostało przeniesione do Radomia. Pochówek w Radomiu był wielką uroczystością państwowo-patriotyczną. Ciało Mariańskiego przewieziono na cmentarz na armacie we wtórze orkiestr kolejowej i wojskowej z szerokim udziałem ludności, bowiem w tym dniu skrócono czas pracy do godziny 12. Komitet budowy nagrobka na mogile świętej pamięci majora Józefa Mariańskiego. Radom w październiku 1937 roku. Obywatele, w dniu 2 listopada roku bieżącego o godzinie 11:15 na cmentarzu katolickim w Radomiu odbędzie się poświęcenie nagrobka na mogile świętej pamięci majora Józefa Marskiego Mariańskiego, syna ziemi radomskiej, oficera Legionów Polskich, komendanta 7 Okręgu Polskiej Organizacji Wojskowej, poległego dnia 22 sierpnia 1920 roku w Białymstoku. Do wolnej Polski szedł major Mariański przez całe swe życie. Szedł poprzez niepodległościowe kółka młodzieży, Związek Strzelecki, przez Legiony, jako jeden z najlepszych żołnierzy marszałka Piłsudskiego, przez Polską Organizację Wojskową, jako komendant 7 Okręgu Radomskiego. Chlubne życie majora Mariańskiego
znakomitego oficera, wspaniałego organizatora, człowieka o gorącym i żarliwym sercu, przecięła kula wroga rozbitego i pierzchającego z oswobodzonej Polski. Posłuszni nakazowi kultu dla niego, ci, którzy go znali, którzy w dziele walki niepodległość Polski z nim współpracowali, wznieśli na jego mogile skromny nagrobek, prosty jak życie żołnierza. W rocznicę historycznego dnia wypędzenia okupanta austriackiego, gdy cel życia świętej pamięci majora Mariańskiego, niepodległość Polski, został osiągnięty, poświęcamy jego nagrobek. W akcie tym niech wezmą udział wszyscy. Komitet budowy nagrobka. Cóżeś ty za pani? Wojenko, 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 cóżeś ty za pani?